Witam, ja jestem Wanderplacyk, a to jest taka mała, króciutka ankieta, która będzie dotyczyć Optifine'a i serii Clear Minecraft. A więc tak, mam do was, do moich widzów pytanie. A więc czy chcecie, żebym zainstalował w Clear Minecraftie modyfikację Optifine? I czy jednak nie, bo Clear Minecraft to Clear Minecraft, to jest bez modów. Więc po prostu ankieta polega właśnie na tym, co właśnie przed chwilą powiedziałem. A żeby jakby oddać głos w ankiecie, pod tym właśnie filmikiem znajdziecie dwa komentarze. Jeden z nich będzie brzmiał: tak, zainstaluj Optifine'a i traktuj tą modyfikację jako łatkę, a drugi komentarz będzie brzmiał: nie, instaluj Optifine'a, bo to przecież jest modyfikacja w Clear Minecraft, coś takiego. Nie wiem, jak to dokładnie sformułuję, ale tak to będzie wyglądało. A więc tak, żeby oddać właśnie ten głos, trzeba złapkować ten komentarz. I ten komentarz, który będzie miał więcej łapek, cóż, uznam za rozwiązanie tej sytuacji. No, to coś jeszcze. Właśnie, jak wiecie, w Clear Minecrafcie na trybie, wiecie, jednoosobowym mam ogromne spadki FPS-ów i cofki, co możecie zauważyć z tej serii. A żeby tego zapowiedzieć, właśnie może nam się uda zainstalować Optifine'a, bo cóż, jak ja właśnie zainstalowałam Optifine'a i sobie ustawiłem wszystko tak, jak mi się, cóż, według mnie, no to gra się płynnie nie zacina, więc... No wiecie, uważajcie jak chcecie, czy instalować tego Optifine'a, czy nie. I to co? Szczerze to było chyba na tyle, więc mój Wanderplacek, siemka ziomki.